Okej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Resident Evil 4 Separate Ways. Wracamy do naszej ukochanej wieży, do naszej ukochanej podpalonej okolicy, świeżo zaszczepionej Ady oraz pana Robala, który, no nie wiem, gdzieś sobie poszedł, tak więc będę się po prostu cieszył z tego, że go nie ma. Kontynuujemy przygodę, szukamy w tej chwili po raz kolejny Luisa, a ja znowu odpalam mojego Irisa, żeby znaleźć Luisa. Pięknie wszystko się zgrywa. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie seria, ja ruszam przed siebie, tutaj też chyba już nawet zdążyłem w poprzednim odcinku zejść. Nie! Tylko się zastanawiałem nad tym, jak wiele razy popierdolę te wszystkie drzwi słoneczno-księżycowe. Lecimy zatem. Co mamy tutaj do roboty? Tu mamy do otwarcia, tu mamy do przejścia, tutaj mamy drzwi, których w tej chwili chyba nie dziabniemy. Te są jakieś... A nie, jednak są otwarte. A to się teraz otworzy? Czy tutaj... Nie, to nie jest w ogóle słoneczno-księżycowe. Wejście od dołu jakieś tutaj będzie. Są tutaj dwie skrzynie, tak więc możecie być pewni, że trzeba będzie to zdobyć. Ale dobra, nie mogę aż tak bardzo myśleć o gadaniu. Muszę myśleć o tym, że będę tutaj też musiał myśleć o strzelaniu. A więc bez jakichś, wiecie, nagłych ruchów bezsensownych i bez zgubienia się i bez progresowania w sposób, który zablokuje mi możliwość powrotu. Nawet nie wiem, czy tutaj dam radę wejść z powrotem. Dobra, wiecie co? Luis szedł tutaj. To jolo, zejdźmy sobie tutaj w takim razie. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Przejście otwarte, przejście zamknięte. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj się cofnę... Tararara, żadnych przeciwników nie ma, a może i są? Kurwa, nie wiem, czemu broń wyjęliśmy, nie mam pojęcia. Ale tutaj mamy jakieś zapiski pościgu. Grudzień, 8 lat od mojego przebudzenia. Nie udaje mi się połączenie człowieka z insektem. Ta fuzja ostatecznie się nie udaje i kończy mi się cierpliwość. Opiekun domu, the housekeeper, no powiedzmy sprzątaczka, dozorca, opiekun domu już od dawna cierpi. I przyznam się, że włosy stają mi dęba, kiedy tylko słyszę jej krzyki cierpienia. Czy kiedykolwiek osiągnę perfekcję? Mam dwa wybory. Pierwszy, kontynuować moją obecną metodą, żeby zmienić nic. Nie. Kontynuować moją obecną metodą, żeby zmienić, zmieniając nic, ale rozszerzyć moje poszukiwania pasujących komponentów insektów. Drugi, bardziej niemoralny sposób, dodać kolejny, kompletnie inny organizm. Jeżeli się to chujowo wykona, późniejszy wybór najprawdopodobniej doprowadzi do porażki. Aczkolwiek boję się... że nie wyjdę z tej stagnacji obecnej, jeżeli nie zmienię moich metod. Sprzątaczka się załamie, jeżeli rzeczy będą dalej kontynuowane tak, jak są robione. Teraz muszę zdecydować, co zrobić. Isidro Uriarte Talavera. Naczelny naukowiec insektowy, co? No to cóż, nie jestem pewien, czy ten skurwiel, który nas ściga, to jest grzeczna pani Abuela sprzątaczka, a my ją ciągle musimy napierdalać, czy może to jest jakiś już późniejszy, bardziej udany eksperyment, no ale przynajmniej widzimy przemyślenia człowieka, który jest za to bezpośrednio odpowiedzialny, co? Teraz mamy to przejście otwarte. Ja coś czuję, że teraz będę musiał przełączyć te dźwignie, a potem... Kurwa, ktoś był u góry? Nie, tak? Nie? Ktoś tu idzie? Cały czas przychodzi? Muzyka bardzo bojowa. Coś czuję, że będę musiał wrócić tam i potem przejść jakby dołem, bo tutaj będą drzwi, które będą w tej chwili dla mnie zamknięte. A może i nie. BOOM! Ha, ha, ha! Mele? Dobra, mele. O, niestety jest tutaj pewien limit odległościowy, jeżeli chodzi o dobijanie naszych ukochanych kultystów, ale myślę, że jakoś dajemy radę. BOOM! Ha, 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 ha. O kurwa, dobra, idzie drugi tak szybciej. Ty, jest jeszcze to. Jo, ogień! Dobra, jeden podpalony. Kurwa, żaden nie jest podpalony. Mogłem to wcześniej zrobić. God damn it. No dobra, nieważne. Strzelajmy w takim razie po prostu. Po raz pierwszy prędkość strzelania jakoś mnie tutaj wychujała. Come on! Dlaczego tak późno tę pieprzoną lampę zauważyłem? A mogłem być szczęśliwszy i bogatszy teraz. Bogatszy od całe cztery pociski, które musiałem tutaj zużyć. Czy tam ile? Nieważne. Czy ja mam tutaj jakoś zaznaczone te wszystkie drzwi, przez które mogę przechodzić, czy nie? Jakoś mi się nie wydaje. Skarbek tutaj gdzieś u góry, zapewne będę musiał podejść jakieś piętro wyżej, żeby go sobie zdobyć. Ci pokonani, więcej tutaj łognia u góry nie ma. Tutaj jest skarbek! Żadnego podchodzenia nie ma. Kurwa, przecież to korona! Korona, która daje najbardziej pojebane pieniądze i największe kombosy można tutaj robić. No tutaj mamy to do przełączenia. Jeżeli chodzi o gemy, które można tam insertować. W sumie nawet teraz się zastanawiam, jak tam stoję z moimi gemami. Ja, ekwipunek totalnie zajebany, jak w większości przypadków. Ja jebie, jakie tutaj jest. Najlepiej oczywiście 5 różnych kolorów. Ale kurwa, to jest nawet do zrobienia. Brakuje mi tylko zielonego. I wtedy będziemy mogli to wrzucić. 3 kwadratowe, a nie.
3 kwadratowe, no to tak czy siak mi brakuje. No 3 kwadratowe i do tego dorzuci niebieski, żółty i mamy maksymalnej wartości koronę. To będzie bardzo fajnym zyskiem i bardzo fajną sytuacją do znalezienia się weń. Ale musimy jeszcze znaleźć zielonego kamienia. Kiedy nam wydropi? Nie wiem. Czy handlarz będzie go miał? Trochę wątpię, ponieważ ja już kupiłem wcześniej u niego ten zielony kamień, tak więc niestety zużyłem tego kamienia na coś mniej cennego, ale no mówi się trudno i jedzie się dalej. Nie można mieć wszystkiego. Oczywiście, że idziemy w dół. Ja jestem absolutnie przekonany, że niedługo trafimy albo do tego pojebanego podziemnego laboratorium, które nie pamiętam, czy było tutaj, czy może było bardziej na tej wyspie, ale wydaje mi się, że jakoś tutaj. Mamy ślady Luisa cały czas, za nimi idziemy. Będę musiał się bić z tym kurwa wielkim mutantem w podziemiach mrożonym, albo jeszcze coś dzikszego na tej wyspie końcowej i już mi się nie podoba. Notatka od Luisa. Ejda, mam nadzieję, że to czytasz. Wchodzę do tunelu w kopalni, żeby przegrupować się z Leonem. Słyszałem Ramona w interkomie zamkowym mówiącego, że Leon idzie w tamtą stronę i na dodatek prosto w ręce kłopotów. Może się tam dostać przez waterway, jakiś, nie wiem, kanał wodny. Jest niebezpiecznie, ale zostawię parę znaków, żeby wskazać ci właściwy kierunek. O kurwa, naprawdę, ja rozumiem, że Luis musi pomagać naszemu ukochanemu Leonowi, że wiemy, że on tam się znajdował i razem po tej kopalni szli, ale nadal jest to trochę pojebane, że co się tylko uda z nim spotkać, coś nam wchodzi w grę. Coś nam wchodzi w grę, w drogę w sumie. Pies mi szczeka, nieważne. Lecimy w takim razie. Nie podobały mi się te katakumby ani trochę. Resztki ludzkiego mięsa. To miały być kurwa schody. Dlaczego to wygląda, jakby tutaj zrzucali ludzi jak do śmietnika? Chociaż zresztą jest tutaj też dużo powieszonych osób. A generalnie cały ten zamek to nie jest zbyt przyjemna miejscowa. Więc czemu ja aż tak bardzo się nad tym zastanawiam? Przepędzać o mojej magicznej kuszy, która też cały czas jest dla mnie dostępna. Najlepsza na grupy przeciwników. Ty, właśnie. A, wiedziałem, że mnie musi coś podkusić. Skarbek jakiś tutaj, kurwa, gdzieś coś wisi, w którym miejscu? Zapewne gdzieś coś wisi, tylko muszę się zorientować, w którą stronę muszę się obrócić. Może wystarczy wejść po schodach? Taka była moja pierwsza myśl, żeby jednak sobie po nich wskoczyć do góry i co? I jest zajebiście. Jeszcze więcej w tych wszystkich kanałach, waterwayach, tutaj znajduje się różnych skarbeczków. No popierdoli mnie z tym psem. Dobra, mam nadzieję, że aż tak go nie słyszycie. Autentycznie, zasłonięte będą wszystkie kurwa okna w tym domu, żeby nie szczekał na każdy jeden samochód, który widzi przed bramą. God damn it. Okej. Okay. Kontynuujmy. Przepraszam, czy to są... No dobra, fair, wchodzimy, nie, zbliżamy się do tych kopalni, tamto robactwo... No właśnie. Gniazdo. One uwielbiały tworzyć gniazda z różnego gówna. No zresztą, nie wiem, robale produkują jakieś takie rzeczy, które potem w te gniazda się układają i przekształcają. Coś mnie tu będzie pewnie napierdalaj, co? Słyszę jakieś niebezpieczne odgłosy. Kolega już niczego nie usłyszy. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tutaj za to mamy bełty, co? No dobra, czy jeszcze jakiś tutaj delikwent będzie się do mnie zbliżał i będę mógł go sobie na szybciutko, na szybkości super fajnie odstrzelić? To się dopiero okaże, może trochę mniejszy zoom. Ej, boy! Dobra, jeden rozjebany, drugi kurwa też, co ja się będę ograniczał? Lights out, dokładnie, do widzenia, do spania, dobra nocka nadchodzi. Oczywiście, kurwa, jeszcze mamy tego... Bum! Okej, to nie podziałało tak dobrze, jakbym chciał. Może gdybym w oko trafił. Nie mamy jeszcze chyba wystarczająco mocy tej snajperki zupgrade'owanej, żeby ściągać takiego skurwiela na raz, ale spokojnie. Kurwa, no oczywiście, że tutaj tędy nie wejdę. A dam radę jakoś tam inaczej przeskoczyć? Widzę drabinę z wody. Czy my damy radę wejść do tej wody? No chyba nie ma innej opcji. Tam nie odpuszczę, kurwa, tego skarba. Tylko jak ja się mam tam dostać? Może dam radę coś, nie wiem, przewrócić, jakoś chwycić? No nie. Ewidentnie muszę jakoś zejść do wody, więc pewnie gdzieś taka możliwość będzie mi udostępniona, a potem sobie wrócę z drugiej strony. Tak więc lecimy przed siebie. Ktoś jeszcze tutaj będzie patrolował te cudowne korytarze? Jestem bardziej niż pewien, że tak, bo oni przecież nie mogliby tego tak zostawić. Ratatata, to podnosimy, podnosimy. Pese, tasy, muszę zrobić naprawdę już jakieś tutaj lekkie porządki. Mogę połączyć to z tym, redukujemy już liczbę tutaj slotów potrzebnych. Do tego jeszcze jak się dorzuci albo drugie zielone, albo czerwone, to skuteczność leczenia będzie fantastyczna. Pamiętam, że też w ogóle tutaj... Okej, tam mamy handlarza. Gdzie jest to pieprzone zejście do wody? To się dopiero chyba okaże, co? Tutaj też nie przejdę. Jak kurwa wejść do wody? Jak się tutaj poruszać? Może jak pójdę kawałek dalej?
te kraty sugerują mi, że zaraz coś tutaj się stanie niedobrego i raczej niepożądanego przeze mnie, czyli bycie zamkniętym. Widzę miejscami dziury tutaj, no ale nie, nie pozwala mi tam absolutnie zeskoczyć. Nie mogę tutaj w żaden sposób zejść, aczkolwiek tutaj nie pójdę, tutaj jeżeli pójdę tak, tutaj gdzieś mi tego handlarza jeszcze pokazywało, przynajmniej przed chwilą. Tutaj jeszcze w ogóle, a tam sobie jeszcze jakiś skarbek wisi. Poproszę! Dobra, wiecie co, podejdźmy do handlarza z wielką nadzieją, oczywiście, że nie był to zielony kwadratowy, z wielką nadzieją, że nie zostanę tutaj jakoś zamknięty, zablokowany, że nie staną się same chujowe rzeczy. Splish, splash, rybunio! Dobra, dziękuję ci, Luis, za piękną, pozytywną informację. Jak to, kurwa, nie będziesz pływała, kobieto? Jak mam się przedostać na drugą stronę? Jak mam zdobyć te skarby pieprzone? Naprawdę? Nie mam opcji zejścia do tej wody, żeby pójść do handlarza? Ej, da, no naprawdę! Boisz się ubrudzić sobie, nie wiem, sukieneczkę welurową, czy z czego to, kurwa, jest zrobione? Serio? O Boże, oczywiście, że mamy robactwo. Oczywiście, kurwa, że latające robactwo musiało się pojawić. Zresztą przewidziałem sobie to już niedawny czas temu. Dobra, ale handlarza przynajmniej mamy na lewo. Mamy kolejne niebieskie zadanie. Szpinele będą trafiały do naszego ekwipunku. Chuby tutaj rosną wszędzie dookoła. Dobra, co my tutaj mamy? Ty, wielki cień poruszający się przez wodę. Okej? Okay? Sell the Lord. Jakiegoś władcę mam sprzedać, kurwa, który pływa w tej wodzie? Czy to jest imię dla ryby? No jakbym miał strzelać, to tak. Dobra, dobra, cudownie, cudownie. Co mamy tutaj? Chronologia rodziny Salazara. Korytarze wodne. Przez wiele lat egzystencja korytarzy wodnych pod zamkiem była zapomniana. Zgodnie z naszymi zapiskami zostały one zbudowane przez trzeciej generacji Counta Gregorio, architekta. Powód tej konstrukcji jest niepewny, aczkolwiek może być to związane z próbą opanowania zabójczych insektów, które niestety były plagą dla jego poprzednika, Counta Hipolito. Count, no to nie wiem, jakiś tam, jakby to, Duke? O, to będzie chyba dobre tłumaczenie. Woda w końcu jest symbolem czystości w rodzinie Salazara. Korytarze wodne Gregoria zostały odkryte ponownie podczas prac odkrywkowych podziemnego tunelu za rozkazem ósmej generacji Duke'a. Ramona, chyba teraz jest ten Ramon, ale może nie, nie jestem pewien. Żeby się bardziej rozwinąć, piękna architektura to tylko jeden z przykładów ikonicznej pracy Gregoriego. Przekierował pływ rzeki pod ziemię, tworząc nie tylko ścieki, ale też właśnie te tunele wodne. Nie wiem, czym jest Waterway albo Waterworks, ale to nieważne. W sensie, jakie jest dokładne tłumaczenie, bo tam, no, droga wodna, o, no, dlatego mówię to, tunele czy korytarze wodne. Nawet może być zużyte jako miejsce na przechowywanie wody podczas suszy. Konstrukcja może być opisana jako nieprawdopodobny wyczyn architekturalny, jak na tamten czas. Ale to piękno jest zmarnowane przez naszego prostego władcę. Jedyne zainteresowanie, jakie okazał temu miejscu, było, aby używać go jako narzędzia do utopienia każdego, kto będzie mu się sprzeciwiał. Gregorio musi się obracać w swoim grobie. Bardzo możliwe, aczkolwiek Gregoria to ja mam w dupie. Jak tam nasze tradowanie? Mamy tutaj w ogóle te upgrade tikety. Nie sądzę, żeby udało mi się to, kurde, uzbierać, żeby sobie cokolwiek zaupgrade'ować. Nie ma zielonego kwadratowego oczywiście do kupienia. Mamy jeszcze ten Rip Shields Awain. O, wow! Naprawdę, kurwa, będę mógł tarczę ściągać z przeciwników? Jak będę miał tego czarma za pomocą mojej linki z hakiem? Nie powinienem być w stanie robić takich rzeczy bez linki z hakiem? A, nieważne, już się tak nie będę wkurwiał aż. Co mamy tutaj? Coś nowego? Oho! Panie, mamy Stingraya. To, kurwa, sytuacja teraz się odmienia. Stingray jest zauważalnie lepszą snajperką niż to, z czym biegaliśmy do teraz. Przynajmniej tyle pamiętam. Może nie ma aż takiego pojebanego powera, ale o wiele też szybciej strzela. Dlatego znajdźmy snajperkę, podejmuję tę decyzję już teraz. Właściwie sprzedam ją, ma tam parę upgrade'ów, to od razu zarabiam na tego Stingraya. Więc sprzedajemy tego grzmota i jednocześnie też jestem przekonany, że mogę sobie sprzedać ten celownik, który miałem wcześniej. Tego scope'a nie jest jakiś niesamowicie cenny. Oj, kupujemy Stingraya, nie będę się ograniczał. Kurwa, jak to nie mam miejsca. A ty. Nie, żadnego sprzedawania. Ja sobie to tutaj już poprzesuwam, zaraz będzie miejsce zrobione. Aha, przepraszam, shiftem to muszę przesuwać. Cyk, pyk. Czy ja tutaj też, no tak, też będę tego scope'a musiał jakoś tutaj wcisnąć. Ty, moment, ale to tak czy siak się, kurwa, nie zmieści. Ile miejsca potrzebuję?
Dobra, tutaj jest git, tą fiolkę przesunąć i ten gunpowder przesunąć i będzie git, dobra. Czyli fioleczkę obrócimy, damy tutaj, tego grzmota przeniesiemy tutaj i teraz nasza kochana snajpereczka mieści się w tym miejscu i sortowanko poproszę, idealnie. Dobra, okej, już się kurwa bałem, co się z nią wydarzy. No ale dobra, zajebiście, nie mam na to miejsca, oczywiście, że kurwa nie mam, ale mam upgrade case'a za 36 koła, kurwa. I jeszcze jakiegoś czarma tutaj. Critical hity, kiedy bije nożem. Fantastycznie, rzadko kiedy potrzebne. Na pewno ten scope by się przydał. Chciałbym go kupić, ale w tym celu... dobra, po kolei. Mamy tę koronę, mamy tutaj inne rzeczy oczywiście na sprzedaż, których jeszcze teraz nie tknąłem. Ciekaw jestem, czy ile ja mam tych gemstone'ów? No nie mam tutaj za bardzo. Jeżeli chcę zarobić dobre pieniądze na tej koronie, to muszę niestety tutaj powkładać te gemy w taki sposób, jaki powinienem wkładać. Czy jest jakiś inny, na mniej mnożnikowy? Kurwa, no 5 takich samych, nie ma takiej opcji. A tutaj 3 jednego koloru i 2 innego koloru? No to musiałbym wsadzić 3 kwadratowe. Też to kompletnie nie podziała. No mnożnik razy 2 to jest zajebista okazja. Żal w tej chwili to przegapić, dlatego... Kurwa, no wstrzymałbym się chyba, będę szczery. Coś muszę z tego zużyć, coś muszę gdzieś schować. Ta kusza, kurwa, naprawdę tak rzadko używam tej kuszy, że chyba nadszedł czas ją schować. Szczególnie, że tylko bronię mogę do storage'u wrzucać, ale... Naprawdę mam teraz, kurwa, problemy. Store, tak, poproszę. Sortowanie od razu o wiele więcej miejsca. Tak więc tego się chyba będziemy trzymali. Niestety ten taki uchwyt do naszego pistoletu tak zajebiście dużo miejsca zajmuje. A ta snajperka, myślę, była dobrą opcją. No i jeszcze mamy tutaj pokazane, co będą nam robiły te wszystkie upgrade tikety. Tutaj jeszcze większa moc, jeszcze większa moc, jeszcze większa moc. A tutaj po prostu 2 razy szybciej strzela, więc troszeczkę marnacja. No dobra, to nie sprzedajemy w takim razie nadal. Tego noża mógłbym sprzedać. Nie no, bez jaj, noże to są akurat przydatne. Kurwa, gdybym tylko mógł tego zielonego grzmota tutaj kupić, to byłbym naprawdę szczęśliwy. Nawet go tutaj widzę. Przypomina mi to o błędach przeszłości. Chociaż jakby, czy to błąd? Wtedy pewnie wykorzystałem jakoś te pieniądze. Ta amunicja też byłaby w tej chwili do wywalenia, sprzedania. A nie wiem, czy dobre decyzje podejmuję. Ale jebaj, to jest tylko kurwa Resident Evil, nie? To nie jest jakiś niesamowicie super hardkorowy kurwa survival, który rozjebie mnie na kawałki, jeżeli nie będę uważał. Dobra, to zrobione. Tutaj możemy zrobić partsy, połączyć to ze Stingrayem. Fantastycznie. Nasza snajpereczka teraz. O, jaka piękna. Mamy jeden zoom, mamy drugi zoom. Walka na długi dystans. 10 pocisków w magazynku. Tak więc, co mogę teraz jeszcze zrobić? Pistolet? No nie stać mnie na maksymalny upgrade tej mocy. No, nie maksymalny, przedostatni nawet. No kusi mnie trochę wrzucić jednak w tę snajperkę. Teraz jak widzieliście, pięknie udało się przeciwników zdjąć. Ammo capacity też może bym podbił w tej chwili. Nie wiem jak szybkiego to ma reloada, ale ma taki pełen jakby całościowy magazynek, a nie pojedyncze pociski wciskane do środka. Więc bym powiedział, że pewnie działa. Punisher, TMP Stock, Laser Sight, First Aid Spray. Kurwa, na co ja patrzę? Co ja teraz robię? Wyłączyłem na chwilę mózg. Dobra. Po kolei. Nie mam czegoś tutaj z życia do użycia, coś może do wykraftowania, żeby troszeczkę odchudzić ten mój ekwipunek, na przykład te resursy. Rifle ammo też mógłbym sobie teraz zrobić. Mam ile? 9 tego, 40 tego, shotgun shellsy. Może zróbmy tego, submaszyna i nawet mnie stać na coś jeszcze. Tylko nie kolejnego submaszyna może. Może coś takiego fantastyczniejszego. Czekajcie, to te są w końcu duże, a niebieskie są małe, a te są duże w tym takim cielistym, powiedzmy, opakowaniu. No dobra, niech wam będzie. Rifle ammo, jolo. No i teraz już powinniśmy trochę odchudzić ekwipunek. Jest git. Nie kupiłem powiększenia tej skrzynki, bo jest też hardkorowe. No kurwa, no nie pozwoli mi wejść do tej wody. Ja jebie. Ale ta misja, co ja mam tutaj dokładnie zabić? Nie wiem, Ada nie ma najmniejszego zamiaru tutaj wchodzić do środka. Czy ta misja, którą ja w tej chwili mam, one są tutaj gdzieś schowane? Louis is no, tyryryry. Kurwa, gdzie to jest? Halo? Gdzie moje zadanie się wyświetla, bo już zapomniałem. Tutaj? Nie. Chyba w notatkach to wszystko było. Village, castle, o requests. Lord of the Waterway. Zorientuj się, gdzie jest i złap go dla mnie, proszę. No kurwa, ewidentnie to jest jakaś pojebana ryba. No cóż to innego mogłoby być, albo jakieś inne zwierzę, które tutaj we wodzie żyje. Tak więc nie wiem, no spróbowałbym zobaczyć, gdzie on się może znajdować. Kurwa, dobra, czekajcie, tutaj jest override niepotrzebny, do widzenia. 14 razy już grę zapisałem. A to mówiłem dokładnie to samo, kiedy graliśmy w podstawkę. Może tutaj gdzieś będzie ten kurwa lordzik? Mam tam powiedziane w tym requestie, gdzie się znajduje ta cała ryba. Więc pytanie, czy ja się muszę cofnąć, czy może muszę tutaj patrzeć jakoś nieprawdopodobnie wytrwale w ten nurt wodny, żeby go zobaczyć?
Ewidentnie będę miał tutaj jeszcze jakąś opcję przejścia w tamtym kierunku, ponieważ cały czas ta trasa będzie mnie tutaj wiodła. No dobra. A, bo ten sobie tak po prostu tutaj leżał. Czy oni padają na jeden strzał z tego reda? Kurwa, jak najbardziej, ale ewidentnie też wybuchają, tak więc muszę uważać. No dobra, chodźmy przed siebie. Ta cała... O! Te, do widzenia. Kurwa, jaki potężny ten pistolet jest. Nagle te robale przestają być jakimkolwiek większym problemem. Tam widzę jakieś wielkie... Co to jest? Grota? Kurwa, gra wiedziała dokładnie, kiedy mi dać tego całego czarma. O! Kiedy dać mi czarma pozwalającego na zrywanie tych tarcz? Dokładnie wtedy, kiedy pojawią się przeciwnicy z tarczami. Oj, dobra, byku. A myślę, w ogóle drugi jakiś się zrespił. Ktoś do mnie strzelił, kurwa, z kuszy. Gdzie on jest? Wyżej? Niżej? Nie wiem nawet. No dobra, chodź. No. Oj, byku. Dobra, kurwa, to nie do końca działa. Cholera jasna. Co ja powiem? Jak się z nimi, kurwa, walczyło? Mogę próbować strzelić w niego jakby z boku tej tarczy? Mogę też ją próbować rozwalić i go postrzelić po prostu przez środek. O, działa! Dobra, nie jest aż taka wytrzymała ta tarcza, jak myślałem. Gdzieś miałem takie zamglone trochę wspomnienia dotyczące tego, jak się z nimi walczyło. Amunicji do pistoletu mam wystarczająco dużo. Tam jest kutasiarz! Ej, no to kurwa czas na... Oła! Czas na bycie ujebanym, kurwa, z kuszy! Dobra, nieważne, użyjmy w takim razie tego meda. Tak bardzo się prosiłem, to w końcu to zrobię. Oj! Cudowna snajperka. Tutaj pan robal na jednego strzała, do widzenia, do dołu. Okej, lećmy dalej. Jak te korytarze tutaj wyglądają? Ten kawałek jest dla mnie dostępny. Nie wiem, skąd oni się wzięli w takim razie, że tutaj nagle zaczęli mnie atakować. Boję się, że tutaj zaraz mi coś zza rogu wyskoczy, tak więc może lepiej strzelbę w dłoń wezmę. Też by była całkiem niezła na naszego koleżkę. A co mamy tutaj? Biosensor scope! O kurwa! Ty, czy to mi... O, jeszcze szuflada. Na kluczyk. Tak, poproszę, nie bez powodu go kupiłem. Czy ten biosensor pozwoli mi może wypatrzeć tę, kurwa, rybę we wodzie? Oj, też będzie mi pozwalał, wiecie co, kurwa, wypatrzyć. Ty, ale biosensor scope to było to, co jest potrzebne, żeby rozpierdalać regeneratory. Tak więc, czy teraz, jeżeli je spotkam, to one będą dla mnie jakimś większym zagrożeniem? Sam nie wiem. No ale czekajcie, parcy, załóżmy to na Stingraya w takim razie. Czy to podmieniło mi od razu tego skopa na ten? Tak! Ho, ho, ho! Ty to, kurwa, popatrzmy się na tę wodę w takim razie. Bo jeżeli da się jakoś tego jebańca znaleźć, to prawdopodobnie za pomocą tego. I nie wiem, trzeba będzie go oczywiście ujebać w jakiś sprytny sposób. Gdzie on w ogóle może być? Nie wiem. Tutaj żadna ryba nie pływa. Ale tam jest przejście dalej, więc eksplorujmy jeszcze trochę do przodu. Zresztą te korytarze się tutaj mocno zawijają względem siebie. Go through the waterway. Obstawiam, że czy ja teraz jakoś opuszczę poziom wody, kiedy tym ruszę? No jakby z kontekstu bym powiedział, że tak, zdecydowanie tak. O, nikogo tu nie ma? Kurwa, już czułem, że się będą czaić. Dobra, jestem tutaj. Kolejny skarb w moich rękach, fantastycznie. Mirror, mirror, what you say? Nie wiem, jak to szło po angielsku. Lustereczko, powiedz przecie, to prostsza wersja. I mogę otworzyć teraz to. Dobra, ze trzy razy muszę dupnąć, ale otworzę. Gdzie ja teraz jestem? Tutaj. Kurwa, no i gdzie tę rybę zobaczę? Może da się usłyszeć na przykład gdzieś? To by była duża pomoc. Coś tutaj tak, kurwa, mierdźwi, mam wrażenie, dookoła. Mam wrażenie, jakbym coś słyszał. Halo, rybo, rybo, rybo. Nigdzie się tutaj nie znajduje. Gdzieś musi być na terenie tych kanałów generalnie, dlatego tutaj na razie trzymam się cały czas z moimi poszukiwaniami. Też obstawiam, że ona musi być w takim miejscu umieszczona, że ja dam radę ją wyciągnąć, kiedy ją zabiję. Jak wejść, kurwa, tam? Nadal nie jestem pewien, ale chyba muszę obniżyć poziom wody i wtedy się dopiero dowiemy. Halo, królu ryb. Ja się, wiecie co, upewnię, czy to zlecenie na pewno się, kurwa, znajduje jakby na tym terenie? No nie, no musi być. Georgios Waterway. Dobra, wiecie co... Czy ja kolejnego robala słyszałem, czy mi się wydawało? Co chwilę się tak zatrzymuję we własnych myślach, zastanawiając nad tym. A może skurwiel po prostu tutaj gdzieś jest? Zaraz przy zleceniodawcy. Splish splash, jeszcze rybka jest tutaj narysowana. Ale to raczej nie jest sugestia, żebyśmy to my byli tą rybką. No dobra, jebać to. Kurwa, idę naokoło. Idziemy przekręcić w takim razie tę rurę. Do czegokolwiek to doprowadzi, no. Myślę, że opadnie woda. To czy wtedy ta ryba nie będzie martwa na przykład? Czy nie wydupci mi na przykład wtedy z tej lokacji? Czy dam radę to w ogóle obrócić? To się zaraz okaże. Ta szybka akcja, już myślałem, że będzie, wiecie. 1/3 obrotu przeciwnicy, 1/3 obrotu przeciwnicy. Woda wyssana. Tu obstawiam będzie co, zejście jeszcze niżej? Ktoś na pewno tutaj się zbliża. Tyle wiem. Ktoś tutaj coś gadał. Halo, halo, dzień dobry. A może to handlarz był niepocieszony tym, że żeśmy wodę tutaj podjebali z całej tej okolicy? Nie jestem do końca pewien. O! O! O kurwa, ażem się zląkł. Halo, koleżko.
O dobra, nie ten celownik trochę, ale... Ja tam u góry jeszcze robala widzę, który tylko czeka, żeby mnie najebać. Dobra, strzel sobie. Bum! Ha, ha, ha! Idealnie. Dobra, robaczka widzę tam, postrzelę go teraz, będzie po problemie. Ten oczywiście się kurwa aktywował teraz, o Jezus. Nie no, żadnego flashbanga tutaj absolutnie nie będziemy używali. Tam jeszcze jeden! Wydupcaj! O kurwa, dobra, robaczek też przyleciał. Też nie żyjesz. Dobra, jestem tutaj całkiem nieźle chroniony za tymi kratami. Ten jeden tylko się do mnie zbliża. Nie postrzelę go przez drzwi, ale on zaraz je sobie otworzy. I wtedy wpierdol będzie dystrybuowany równo pomiędzy wszystkich mieszkańców naszej wioski. 3 strzały, 4 strzały. Widziałem na Nexus Modsie, że da się pobrać moda dodającego przeciwnikom paski życia. Bo jakby nie da się ukryć, każdy wróg musi mieć jakiś pasek życia, nie bez powodu na naszych broniach mamy podane, ile obrażeń zadaje konkretna. Można sobie wtedy przeliczyć dokładnie, ile strzałów by potrzeba było na przeciwnika, żeby go odjebać. Ale kto by chciał grać w Residenta z paskami życia? No dobra, rybo, rybo, jesteś tu gdzieś, rybo, rybo. To jest tylko ciało tego ziomka, to mnie średnio on interesuje. Więc jak wygląda moja dalsza trasa? Tutaj będzie przejście, co? Sub-objective? Okej, ktoś jeszcze tutaj? Jakieś robaczki gdzieś u góry się kryją? Cały czas słyszę jakieś mokre odgłosy. Niezbyt przyjemne. Szczególnie słyszę takie rzeczy, kiedy jesteśmy w kanałach. Tutaj nie zejdę, tam mam teraz tą drabinę, ale... Chuj, no nie chodziło w takim razie o tego jednego grzmota. Ale był wąż, nie da się tego ukryć. Kurwa, zastanawiam się nad tą pieprzoną rybą, którą mam tutaj złapać. A co jeżeli to w ogóle nie jest ryba? Jest też taka opcja. Co jeżeli to jest jakieś bardziej pojebane zwierzę? No i mam w ogóle co nieco itemów do zebrania. Nie ma tutaj wielu drabin, których mogę użyć, żeby sobie tam połazić. Ale czy ja mam na przykład w tamtym kierunku iść, czy w tym kierunku? Trochę to niejasne. Dużo czasu spędzam w tych kanałach, co nie? Moje ulubione kurwa miejsce. O, przepraszam, jednak teraz Ada jest gotowa zmoczyć sobie trochę stopy. No dobra. Mogę się też wciągnąć z powrotem na górę. To nie, dziękuję. Idziemy tędy. Ło, kurwa! Ty, te muchy, kurwa, pływają? Tego to się nie spodziewałem. Jesus. Na szczęście padają równie szybko. Ale tego, że będą zapierdalać pod powierzchnią wody, to się kompletnie nie spodziewałem. Tutaj jeszcze mamy co? A, to ten wąż. No dobra, ale wąż nie jest królem tych wód. Niestety. Tylko Sum jest królem wód, moi drodzy. Z tego co pamiętam, to był to Sum. Mogę się mylić, doł. Dobra, sporo amunicji wystrzelałem już z tego pistoletu, ale... Powiem tak, opłacało się. Całkiem skuteczne to strzelanie jest. Zawsze tutaj jakieś resursy w tej chwili znalazłem, mogę wykraftować więcej. Ale ciemność tych tuneli mnie trochę rozpierdala, ale dobra, udało się przejść w tym kierunku. O! Nie, to ciała już martwych przeciwników, tego to ja kurwa nie potrzebuję do szczęścia. O! A ten gdzie? Ej! W grobie. Oto właściwa odpowiedź. No chodź kurwa, ryj dwa! I podnieś się jeszcze jeden raz. Oj, oj! I trzy. Ewoluujesz? Zmutujesz? Nie, wypadły z niego itemy. Czyli nie zmutuję. Jeszcze jeden kurwa wąż! Jeszcze więcej amunicji, to mi się podoba. Może to był ten król kurwa, halo? Wężu, dasz mi życie? Mogę go zjeść, żeby sobie odnowić trochę? Ty, moment, jaki był opis? Tak, mogę go użyć, żeby odnowić życia. Powiem wam tak, Ada wpierdalająca calutką rybę, kiedy próbuje odzyskać życie w trakcie walki, to jest jedno. Ale Ada wsuwającego, kurwa, calutkiego węża do mordy, jakby to był wąż żelkowy, już by było... O, kompletnie inne doświadczenie! Jebany robaku! Weź, nie zdążyłem się normalnie obrócić, by w niego strzelić. Tylko dlatego mnie tak wziął ze zaskoczenia. Dobicie jeszcze! Co to oberwałeś, że nie zginąłeś na jednego strzała? Okej, eksplozja w takim razie robaka nie bije mnie. Dobra informacja, dobrze wiedzieć. Tutaj mamy Aleksandryt, ty! Nie, ja zielonego potrzebowałem, kurwa! A mogło być tak pięknie, a mogło być tak pięknie, tak bym się wzbogacił. Tam mamy przejście, tu mamy przejście. Luis nie do końca za bardzo mnie jakby poinformował, gdzie mam kontynuować od tego miejsca, ale coś szczerze nie powinno być to aż tak trudne do rozkminienia. O! Latacz! O! Ej, dobra, niektóre są bardziej wytrzymałe. Albo ja jakoś chujowej strzelam. Rederba zrzucił, co? Perfekcyjnie, perfekcyjnie. To wrzucamy tu, to na tego. Idealnie, sortowanko. Dwa węże w ekwipunku. Widzieliście kiedyś ultra sexy hot dupocikę, która nosi w ekwipunku dwa węże? O, ten też teraz mogę zejść, pięknie. No to w takim razie macie ją teraz przed oczami. To jest szczyt kobiecości i męskości jednocześnie. Nikt nie jest w stanie jej pokonać w żadnej z tych dwóch kategorii. Seksowna, ponętna i napierdala ich jakby jutra nie było. Kurwa mać, no tak, przecież to nie jest ten high power scope.
Oj, oj! Ty, no jebany ma po prostu hełmokask. Tak mi się wydawało, że widzę na nim jakiś kask. Co on tak drzepałe? Woła kogoś? Może strzał w kolano? Ej, mele, mele! Uhu! Pożegnaj się z kaskiem, kurwa! Przędaczu wodny! Jak dużo masz życia? A, dlatego masz dużo życia. Wszystko jasne. Przypominam w ogóle, że mogę nadal blokować też te macki, którymi atakują mnie te potwory. Swoją drogą, wydaje mi się, że to nawet było jakieś oficjalne info. Ale kurwa, jak... O Jezus Maria, dobra. Mogłem break free i mogę użyć noża. Nieważne, mam handlarza obok. Mogę sobie ten nóż naprawić bezproblemowo. Wydaje mi się, że te potwory, które są w tym rezydencie, są w ogóle inspirowane... Yellow Diamond, kurwa, czemu nie? Zielony, kwadratowy! Inspirowane Parasite'em, czyli tą mega starą mangą, która jednocześnie też dostała anime. Gregorius Waterway. Kurwa, czekajcie, a to wyższe miejsce się inaczej nazywa? Tutaj będzie ta ryba jebaniutka? Gdzieś może ją wypatrzę. Co to są za ślady? Resztki tego typa? Może tutaj w tym tunelu się gdzieś kryje? Tutaj na pewno mogę pójść, ale to gdziekolwiek prowadzi? Tak, to jest kierunek, w którym muszę się udać, co? Bo gdzie ta ryba jebana będzie? Czy ona się tutaj gdzieś kryje? Zaraz się wkurwię i to po prostu wygoogluję. Bo nie mogę już dłużej wytrzymać. To ona jedyna mnie tutaj trzyma nadal, w tym pieprzonym miejscu. Nigdzie jej nie ma. Dobra, wiecie co? W dupie to mam. Idę to sprawdzić, bo naprawdę chcę upolować rybę i czuję, że jest gdzieś tu. Dobra, jestem zawiedziony samym sobą. Okazuje się, że jednak jestem tylko słabym, małym człowieczkiem niedorastającym do miana mężczyzny. Ryba jest, kurwa, zaraz obok. Wystarczy przejść po prostu metr dalej niż ja do tej pory przeszedłem i tam dokładnie bym ją znalazł. W sensie mam wrażenie, że... Ojej, tam się, kurwa, nie popatrzyłem nawet na niego. Nawet przecież tego skopa nie potrzebowałem i podniosłem go bez przechodzenia dalej. Nie ma miejsca! Dobra, czekajcie, moment, ja się tutaj niczego stąd nie pozbędę, ale ryba dalej tutaj będzie. Odjebałem rybę, nie wiedząc, czy ją zmieszczę do mojej łodzi. Moją łodzią jestem ja, pływam po oceanie wszystkich napalonych kultystów, którzy chcą mnie dotknąć. Nawet aż za mocno dotknąć, tak śmiertelnie dotknąć. Muszę coś schować, żeby przenieść rybę. Storage, w takim razie, tego sobie schowajmy, tego też schowajmy. Nie jest mi już w tej chwili ta snajperka potrzebna, przynajmniej do polowania na rybę. Ale potrzebne mi jest na pewno miejsce w ekwipunku. Pytanie. No nie, no nie zarobię teraz żadnych większych ilości pieniędzy. Nie dam rady powiększyć tego case'a w tej chwili, bo mnie nie stać. Może gdybym uderzył w jakąś taką, wiecie, chujową, niemnożnikową opcję z włożenia tych wszystkich gemów do korony, to bym zarobił na powiększenie case'a, ale jeżeli miałbym nie zrobić żadnego mnożnika tutaj, zresztą ja wydaje mi się, że ja nawet nie dam rady tej korony całej z tymi gemami wypełnić, a nie wypełniać w ogóle całego przedmiotu, to jest jeszcze większa głupota, bo nie mam na tylu kwadratowych. Dobra, Selk, sprzedajemy rybę, gdzie jest mój ten, tutaj jeszcze mamy gold bara, jeszcze ten mirror. Dobra, nie, przepraszam, trochę pieniędzy zarobiliśmy, stać mi dokładnie na to, czego potrzebowałem. Misja zrobiona, 8 szpineli, więc zakupy dalej. Tune up, nie tune up, to był buy, potrzebuję tego case'a. Potrzebuję, żeby był większy. Nawet jeżeli kosztuje tak, kurwa, dużo, to gdzieś muszę moje węże trzymać. No inaczej być nie może. Te czarmy tutaj. Szczerze, kusi mnie to. Kusi mnie wydać 5 szpineli na tę umiejętność, bo może być naprawdę przydatne. Mamy te różne case'y, nie case'y, kolejny kluczyk. Czy ja dam radę kupić to i kluczyk? Dam. Dobra, wiecie co? YOLO. Specjalny charm z Aidy Wong. Grapple Gun Shield. No i nie będzie już, kurwa, żadnego zasłaniania się ani marnowania amunicji. Fantastycznie. I jeszcze ten kluczyk też sobie kupię. I jeszcze 4 szpinele mi zostały na jakieś takie awaryjne potrzeby. Niechaj tak będzie. Więc uwaga, Lord of the Waterway ukończony. Pięknie, pięknie. Wyjmijmy w takim razie te nasze bronie. Skustomizujmy case'a, zekwipujmy to na środku. Niech będzie. Piękna Aida w sukience. No nie jest to strój, w którym się bujamy teraz, ale to... Nie wiem, czy tak nie wyglądała Aida... Nie, czy my w ogóle ją taką widzieliśmy? Może w dwójce? Nie jestem pewien. Daliście mi znać, że Aida pojawia się praktycznie zawsze tam, gdzie pojawia się też nasz kochany Leon, tak więc ich losy są nieodmiennie ze sobą połączone. No i co? No i mamy tutaj, kurwa, 2 węże, granaty, jakieś zioła, jest pięknie. No to zanim się pożegnamy z tym miejscem, bo już tutaj chyba nic nie mam do roboty, wszystko porobiłem, co tylko mogłem porobić. Mamy 2 przejścia, którymi przejść możemy. Czy coś mogę jeszcze kupić albo sobie ulepszyć? Tutaj na przykład TMP, to niepotrzebne, to kupione, recepty, nie recepty, resursów też za bardzo nie potrzebuję, mogę odkupić tamte rzeczy, jakiś upgrade'ik, naprawienie mojego noża, tak, nazużywał się przez chwilę. Ty!
Od kiedy mogę go jeszcze bardziej ulepszyć? Za 15 koła? Dobra, robię to. Nóż i jego wartość naprawdę zyskały w moich oczach, grając teraz to Separate Ways. Patrząc na to, jak fantastycznie mi idzie likwidowanie ich wszystkich. Oczywiście, że mi się teraz przepisały te moje shortcuty na kompletnie inne miejsce. Nie tak miało być. I teraz jest git. Dobra, pięknie, wszystko gotowe, przeładowane. Zeskakujemy na dół. Ty, Jezus Maria, musisz tak, kurwa, stękać, handlarzu? Nie uważasz, że możesz wystraszyć biedną kobietę, która tutaj szuka tylko pomocy i jest zagubiona w świecie pełnym przemocy? A swoją drogą, czy ja tam dam radę przejść? Nie dam rady przejść! Ten kurwa lord sobie tutaj tylko chillował bombę! A ja musiałem go ustrzelić i zebrać, będąc tutaj. Halo, latarka? No właśnie. Kurwa, nie podobają mi się te zagrzybione wszystkie miejscowy. Już widzę, że jakiś tutaj robal płynie. Ej! Ha, ha, ha! Wasza strata, drogie rybki, że macie, kurwa, zielone oczy! Bo momentalnie was widać. Dobra, ten jeszcze nie był przed chwilą martwy. Nagle okazuje się, że mój pistolet nie ma już, kurwa, takiej mocy, jak miał kiedyś. Jako Leon też, pamiętasz, musieliśmy pokonywać jakieś takie ciemne korytarze i cały czas to robactwo gdzieś skądś wychodziło. Dlatego wolę być, wiecie co, na baczności. Cały czas uważać. Życia mam, no tak, 60%. Tam jest ten korytarz, w którym był król wód. O! Gubię się tutaj, obracam tą kamerą i nie wiem, kurwa, na co patrzę, bo te korytarze są tak podobne do siebie. Nie ma może we mnie wiele strachu w tej chwili, chociaż nie no, trochę strachu jest. Aczkolwiek nadal nie jest to strach, który, powiedzmy, mnie paraliżuje, ale to może nawet dobrze. Tutaj powinno coś być ciekawego. A, skrzynunia, tak! I teraz w nagrodę za otwarcie skrzyni zaatakują mnie 4 robale naraz. I mam tutaj insta loka, checkpoint robi się sekundę przed moją śmiercią, tu jeszcze gunpowder jakiś leży. A ja jestem w dupie, ponieważ nie dam rady się od nich uwolnić. BUM! A chyba dostał w główkę, co? Gdzie itemy? Nie, nie dostał w główkę. Nie dostał w ogóle! Okej, dobra. Na szczęście bardzo duży tutaj hałas robią, kiedy umierają. Bardzo tak wybuchowo. Zaczynają się miotać na wszystkie strony i tak dalej, więc mi to pasuje. Dobra, jeszcze kawałeczek do przodu zatem. Almost there! Jak mnie to, kurwa, cieszy! Wyprowadzić mnie, proszę, z tych wszystkich kanałów! Ada musi w tej chwili tak cuchnąć, że chyba będziemy potrzebowali jednego całego rozdziału na znalezienie prysznica. No i co? Kojarzę też... Czy oni się tam teraz nie napierdalają z tym gigantem? Była tam taka walka gdzieś w podziemiach, gdzie w którymś momencie trzeba było rakietnicą wypierdolić, żeby delikwenta pokonać. Pamiętam to gówno! Jakby to było dziś. Takie wielkie, okrągłe pomieszczenie. Nawet nie wiem, czy nie było dwóch? Nie trzeba było jednego, kurwa, zrzucić gdzieś do lawy jakiejś? Czy ktoś tutaj na mnie ryczy? Czy ja będę brał teraz udział? What? O kurwa, to ten! O mój Boże! Dobra, zdecydowanie do szczęścia go nie potrzebowałem. Ma też tutaj 7 tysięcy kolegów. Dobra, ja pierdolę. Co ja mam ze sobą robić tutaj? To jest ten, kurwa, wiecznie torturowany skurwiel. Dobra, moment, moment. Oj! Oho! O kurwa, dobra, kompletnie mi się to nie podobuje, kompletnie mi się to nie podobuje. Jest! Jezus! Jednego, drugiego, trzeciego, tamten nadal się wydaje być, kurwa, uwięziony? Nie jestem pewien. Ty, jeden rzucił w drugiego, co za debil. Dobra, dużo amunicji tutaj przepalam, ale tych skurwysynów też muszę pokonać. Najlepiej oczywiście... O! Robaczek, nie! O kurwa! Czemu noża wyjmuje? Nie! O Jezus Maria, dobra, jak się z nim walczyło? Jak się z tym skurwysynem walczyło? Może flashbang? Jak mi wypierdolił! Pomocy! Dobra, leczenie. Już. Te węże się okażą jeszcze, kurwa, bardzo przydatne. Biegnij, Ada! Pojebało cię! O! On ma robala z tyłu! O chuj! Czy tutaj jeszcze jacyś wrogowie są gdzieś, kurwa, u góry? Chyba tak! Dobra, okej. Okay. Zmieniam, kurwa, zdanie. Bardzo się boję. Głównie tego przeciwnika! Że oni tutaj musieli mieć go, kurwa, przywiązanego zaraz obok. Pojebało was? Kto wam taki pomysł w ogóle podrzucił? Dobra, jeszcze jeden flashbang. O chuju złoty, ale mnie goni. Słyszę go. Gdzie on jest? Tu. Nie! O chuj. Nie! Czym ja rzuciłem? Zwykłym granatem. Świetnie. Nie to chciałem zrobić! Kurwa, nie ta broń w ogóle! Spierdala. Czy on żyje? Oczywiście, że żyje, kurwa. Czy on też jakoś na dźwięk nie reagował? Czy mi się wydaje? Dobra, wypierdalać, małe dupielce. O, ściany! Mój jedyny ratunek to te ściany, kurwa. Ale on zaraz mnie i tak pokroi. Dobra, nie wiem, tutaj pieniądze zbieram cały czas biegając dookoła. Cały czas jeszcze przychodzą ci dupielce, kurwa, jakbym ich w ogóle do szczęścia potrzebował. Ten jeszcze ma kuszę. O, przybiegłem prosto do niego! O, wypierdalać!
Okej, okay, dobra, na spokojnie, będzie dobrze, będzie dobrze. Naprawdę, mogliście mi kurwa już oszczędzić tych dodatkowych skurwysynów tutaj. Run and gun tak zwany. O, umiera? Nie, zdecydowanie nie umiera. Jeszcze Robal mnie tutaj doskoczył, kurwa, żeby pochłonąć mój umysł. Jesus fucking Christ. Czy tutaj mi jest potrzebny jakiś kurwa sposób, czy... Aaa, po prostu damage! Jezus Maria, jak mnie śmignął bokiem. Dobra, dobra, może będzie git, może będzie git. Nie widzę tutaj żadnego sposobu. Z tego co pamiętam, potrzebne są po prostu obrażenia. Żyje? Oczywiście, kurwa, że żyje. Dlaczego miałby nie żyć? Czy nie dojrzę czegoś snajperką w nim? Może, jakby wiecie, przyjaciela. Co się kurwa dzieje? Gdzie on się zablokował? Czym on tam dalej siedzi? Dobra, moment. Aktualizacja, inwentaryzacja. Co ja mam przy sobie, czego mogę jeszcze potrzebować? Flash, granat, jeszcze jeden. Dobra, pierdolę, robię to. Może się naprawdę przydać. Tylko muszę w tej chwili, wiecie, w niego jeszcze kurwa trafić. Wow. Robaczek! Ja z tego co pamiętam, on jest w ogóle wrażliwy na dźwięki, nie? Oj! Więc może nie powinienem biegać po prostu przy nim. Bum! O Jezus, jak mnie kurwa tnie! Dobra, daj mi kurwa spokój, okej? Okay? Chwila, chwila! Nie bądź taki najarany, nie bądź taki napalony. Dobra, jak tam moje życie? Ile mi wąż przywróci? Trochę, trochę. Oj, oj! Już biegnie, już widzę jego napalenie. Ale dobra, dam radę go odriftować tędy. Tylko jak długo ten jego bieg będzie trwał? No, trochę trwał. Dobra, moment! Ja nie mam nawet scope'a założonego tutaj, parcy. High power scope! A może biosensor na przykład? W sumie nie jestem pewien. Może zobaczę coś ciekawego w nim. Aha! Kurwa, tak! Dobra, będziesz mógł sobie wolwerinować w piekle, ty! Zlepiona z gówna maszkaro! Ha, ha, ha! O mój Boże, naprawdę nie spodziewałem się, że... Oj, kurwa, czerwony! Czy to musiał być czerwony? Nie mógł być jebany zielony? Naprawdę, szczęśliwszy bym był. Ale udało się, Jezus Maria. Ile ja tutaj przepaliłem zasobów, ile ja tutaj kalorii przepaliłem, zapierdalając dookoła. Nawet posunąłem się do tego, że węża wpierdoliłem, żeby tylko przeżyć. Ale mamy to, udało się. Hue, hue, hue! No zdecydowanie konfrontacja ta była mniej creepy, a bardziej akcyjniakowa niż w przypadku Leona, bo tamto pamiętam, że schodziliśmy tylko coraz głębiej do podziemi i znajdowaliśmy notatki mówiące nam o tym, kogo to tam kurwa nie trzymają i jak popierdolonym przeciwnikiem jest. O, że już zwariował, że to mu robili, że tamto robili, że ma właśnie maskę na głowie i tak dalej. A tutaj po prostu zostaliśmy zaskoczeni nim, ale moment, w którym przeszedłem za te ściany i zobaczyłem, że jest tam przyczepiony, o kurwa, było źle. No i niewątpliwie trzeba było w tego Robala strzelać, którego miał na plecach. Wydaje mi się, że już dostatecznie dużo obrażeń w niego wrzuciłem, że ten ostatni strzał ze snajperki już po prostu przelał czarę goryczy, ale nadal, what the fuck? Okej, okay, jest git, hej. Powiedziałbym, że cieszę się, że jadę winną do góry, ale to niekoniecznie będzie prawda. Kto tam znowu się drze? Czy ona mówi o tym gigancie, nie gigancie? Pokonaj Black Roba? Nie no, pierdolę, gdzie był zapis? Ja nie będę tutaj jeszcze dalej leciał. 18:29, parę minut temu. Czy ten zapis jest, kurwa, przed tym, jak ja pokonałem tego ziomka, czy po tym? Dobra, nie mogę, kurwa... O, tak, dobrze, mamy to, mamy handlarza, mamy zapis gry, mamy chwilę spokoju na zastanowienie się i uspokojenie umysłu. Jestem Hello, wielkim stranger. Fanem. Hello, stranger! Dobra, pięknie. Nie mamy nawet teraz czasu ani ochoty na żadne zarządzanie moimi zasobami. Koniec odcinka, ludzie! Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, a ja będę zmykał. Trzymajcie się. Bye bye.